Siemaneczko mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was na Prison Breaku. Słuchajcie, myślałem, czy dzisiaj nie nagrać na WD, ale akurat gra się rozpoczęła, już nie miałem okazji wbić, więc zaczynam od jaila. I słuchajcie, w dniu dzisiejszym chciałbym zrobić coś nietypowego. Dzisiaj może już nie będziemy odblokowywać sektorów, dopiero mam C1, więc daleko mi do awansów. Kas aktualnie nie mam, może jakbym sprzedał bloki ironowe, które znowu jakieś tam przybyły. Tutaj troszeczkę mniej co prawda niż ostatnio, ale widzicie, ludzie ciągle mi coś sprzedają, dzięki. Więc powolutku ja będę sobie te sektory dzięki wam troszeczkę odblokowywał, ale w tym odcinku chciałbym zrobić coś innego. Być może zrobimy sobie jakiś fantastyczny kilo, być może zrobimy sobie ulepszony piec. Spróbujmy troszeczkę zmienić plan działania. Może zmienimy plan działania, żeby nasze dochody... O kurde, widzicie, Godaś tu też mi sprzedaje bloczki, no kurde, i zaraz będzie pełny chest. I zaraz w końcu będzie pełny chest, ale słuchajcie, to może... Nie, może poza odcinkiem ja sobie te kowadła przerobię, no następnym razem, żeby dzisiaj nie zanudzę. Słuchajcie, dzisiaj mam jeszcze trochę kasy, bo mam 80 tysięcy. Co ja mogę za te 80 tysięcy zrobić? Mogę albo ulepszyć piecyk. Mógłbym ulepszyć piecyk, 50 koła to kosztuje. Tylko ja też nie mam żadnych materiałów na działce, które mógłbym fajnie sobie w nim przepalać. Musiałbym przemyśleć, co zrobić. Ewentualnie wiem, zrobimy upgrade celi, to będzie lepszy pomysł. Tak, upgrade'u celi nie robiłem jeszcze nigdy. Tych upgrade'ów będzie 7, już niebawem, już w tym tygodniu. Ale aktualnie są chyba tylko 2. Więc wpisujemy cela. Cela, szybki banan. I robimy tutaj upgrade celi. Level up, klikamy, ile to kosztuje? 11 tysięcy, no dobra, przeżyjemy, boom. No i proszę, nasza cela została powiększona. Spójrzcie na to. Jest znacznie większa, jest tutaj co prawda dość ciemno, ale zaraz sobie z tym poradzimy oczywiście. Panowie, proszę wyjść z mojej działki, bo ja chciałbym sobie tutaj swobodnie wziąć pochodnie, o właśnie. O, już jest, już się rozjaśniło. O, ukradł mi pochodnie. No i pięknie, mamy znacznie większą celę i słuchajcie, możemy się bardziej rozbudować, ale... Ja jeszcze chyba raz będę w stanie ją upgrade'ować, ale nie jestem pewny, czy się uda już teraz, czy dopiero... Próbujemy? Jeszcze nie, jeszcze trwają prace nad wyższymi upgrade'ami. Tych upgrade'ów będziecie mogli zrobić aż 7, ta cela może być, kurde, gigantyczna, naprawdę gigantyczna. Ale już jest sporo, sporo więcej miejsca, ja sobie to na spokojnie gdzieś później poprzesuwam. Na razie może, o, dam tu światło. Okej. I co dalej? Może ustaweczka dzisiaj jakaś, może przygotujemy sobie sprzęt na jakąś ustaweczkę. Ja sobie kity w ogóle przywołam jakieś, kity. Na pewno mogę użyć kit Emerald, bo nie używałem go bardzo dawno. Mogę na pewno użyć kit Minecraft. Tak, odebrałem kit 1. Kit naprawa. Okej, ile do nam ustawki nam zostało? Kurde, strasznie dużo, 50 parę minut. Dobra, ustawkę odpuszczamy dzisiaj. Ale możemy sobie przygotować jakiś sprzęt. Może jakiś sprzęt sobie przygotujemy. Ja sobie na razie założę ekwipunek, który gdzieś tam pozyskałem. Jakiś śmieciowaty, jakieś resztki od graczy na PvP. No i wiecie co, siłą rzeczy chyba nic mi innego nie pozostało, jak coś wbić z questów na C1. Bo ja tych questów tutaj chyba nawet nie zacząłem robić, szczerze mówiąc. Tak, czekałem na odcinek, widzicie? Mamy stan zadania 1/25, nic nie zacząłem robić. Kilofy, tu mam dwa jedwabne dotyki. No to co, kopiemy, zrobimy sobie może kilka questów w międzyczasie. A ja się zastanawiam, co jeszcze dzisiaj fajnego byśmy mogli zrobić. Czy upgrade'ować ten piecyk? A pomyślmy w sumie, po co byśmy mogli go upgrade'ować? Miałoby to sens, gdybyśmy chcieli na przykład przetapiać jakieś rzeczy. Co by można było wartościowego przetapiać? Co ludzie by też mogli sprzedawać mi fajnego? Co się często kopie? Zastanawiam się, czy jakieś ory nie brać, czy nie, na przykład nie skupywać gold ora albo iron ora. To też nie byłoby może głupie. Dawać więcej niż w sklepie, przepalać i... Może by to nie było takie głupie? Czekajcie, jakie bloki mam kopać, zadania. Poprawiłem questy, te, które były zbugowane. Ruda kwarcu. No to tylko te, dobra. No to będziemy z góry kopali od razu te, które trzeba. O, ja wiem, co zrobimy dzisiaj w odcinku. Wiem, to będzie genialne. Będziemy ulepszać kill-off. Dobra, będziemy ulepszać kill-off. I za chwilę zaczniemy to robić. Za chwilę zrobię może z 1-2 questy. I będziemy chodzić po jakichś graczach, będziemy kupywać od nich enchanty, ewentualnie sam będę odbierał swoje. I będę starał się ulepszać jakiś fajny kill-off, już taki ostateczny dla siebie, który, z którego bym chciał korzystać. Może ostateczny nie, za duże słowa. Pewnie będę chciał jeszcze więcej, wiele kill-offów innych zrobić, ale już jakiś jeden fajny kill-off byśmy na pewno mogli zacząć.
Słuchajcie, w przyszłości też na pewno się pojawi możliwość enchantowania jakichś innych przedmiotów, typu bronie, albo na przykład łopaty, czy może siekierki. Też będą jakieś customowe z czasem na pewno enchanty, ale to w przyszłości, to dopiero w przyszłości. Tak czy inaczej zostawiliśmy sobie taką furtkę na rozwój tego trybu, który na pewno jeszcze się pojawi. Okej, zadanie mamy zrobione i pięknie. Zadania. Jakie kolejne mamy? Blok kości, dobra, dawać bloki kości, to są tutaj. Kurde, te pierwsze zadania są banalnie proste, banalnie, super szybko to idzie. No i proszę, rzadki enchant dropnął. Może jeszcze byśmy tak kryptę znaleźli, to już by było w ogóle. Wspaniale. Dobra, 19, ile tam było trzeba? 25 czy 30? Teraz sprawdzimy. Kurde, jaki to ekspres idzie w ogóle. Te questy są banalnie proste. O, i kolejny enchant. Pięknie. Jeszcze więcej, kurde. Jest, zrobione. Zadania. Okej, teraz odblokowało nam się 5 zadań. Wykop żelazny blok, dioryt, kraftuj żółte szkło, no to proste będzie. Kraftuj mączka kostna, kraftuj diamentowy kill-off. No dobra, no to co? Kraftowanie kill-offu jest banalnie proste, to możemy zrobić od razu. Mamy nawet drewno. Dajcie crafting. Pyk. Okej. Kurde, jeszcze jeden. No i dobra, zadanie zrobione. Mi zadania. Co jeszcze mamy za zadanie? Sprzedaj 64 razy redstone przekaźnik. To jest nowe zadanie. Kiedyś niektóre zadania były zbugowane. Ja już to naprawiłem jakieś tam parę dni temu. To zadanie też miało jakieś problemy, ale już też je fiksnąłem. Więc zadanie powinny wam już działać totalnie wszystkie. Jeśli gracie na wersji powyżej 1.8, nie powinniście mieć z niczym problemu. Wykop blok żelaza. Pyk. No dobra, to jeszcze możemy tak zrobić. Kurde, ekspresowo te questy idą. W sumie jeszcze się dorobimy jakieś kasy, a za chwilę będziemy szukać. O, ja wiem. Hazard jeszcze zrobimy dzisiaj. Hazard. Tak jest, dobra. To najpierw ja skończę tego questa na bloki może. Granaty jakieś? Okej, okay, już mamy. Pyk. Ale tutaj dziur pokopali chłopacy. Kurde, takie biało tutaj jest, że nie mogę się dopatrzeć nawet z tych bloków. A może pójdę na warp B1, może tam będzie tego więcej. Są tu jakieś ironowe bloki z góry, halo, halo. No dobra, nie ma. Odpuśćmy te bloki. Zróbmy hazard i zróbmy kill-off. Może zajmijmy się już tym. Questów zrobiliśmy dość sporo. Ja sobie tylko zwolnię trochę miejsca i odbiorę nagrody. Tego nie mamy. Do warp C1. I do przodu. Ops. Dobra, co mamy? Bone bloki, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, sprzedać, sprzedać. Okej. Okej. W sumie bone blok mamy tu? Tam mieliśmy chyba też questa, niepotrzebnie go sprzedawałem akurat. Mieliśmy questa na mączkę kostną, a to chyba z tego w sumie będziemy w stanie... O, właśnie. 27, jeszcze trzeba. Ale to łatwy quest będzie. Okej, okay, i quest zrobiony. Kurde, jak kozacko z tymi questami idzie. Dobra, odbieramy chyba już nagrody. Odbierz. Co my tu mamy? Klik. Jedna nagroda. Klik. Druga nagroda. Klik. Trzecia nagroda. Czwarta nagroda. Piąta nagroda. A, dostaliśmy tych kluczy. I jeszcze tutaj jedna nagroda. Super, odebrałem wszystko. Prawie mam 8 level, więc nie wiem, czy nawet nie chcemy dobić tego levela. Ile nam tego expa brakuje? 540. A możemy spróbować. O, jest blok questowy. O, kopiemy jeszcze troszeczkę bloków, wbijemy level. Wbijemy dzisiaj dużo różnych rzeczy, patrzcie. I level wbijemy, i jakiś kill-off nowy sobie stworzymy, i cele upgrade'owaliśmy, i zagramy w hazardzie troszeczkę. Może nam się coś uda zebrać, jakieś pieniądze. Pokażę wam, jak się gra w hazardzie. Wiem, że część z was już wie, ale część jeszcze pewnie... Część nie wie. Więc postaram się wam dzisiaj to pokazać.
420 expa. Kopiemy. A nie, źle patrzę. 590 expa, okej. Okay. Jakie jakieś wartościowe bloki kopiecie, dostajecie tego expa. To jest za nether... O, właśnie, za blok kwarcu, za złoto. Za wszystkie rudy de facto. Dostajecie tego expa. Dobra, mamy 450. Kurde, jakbym miał lepszy kilof, to może szybciej by mi to szło. A może byśmy kupili od razu cały kilof jakiś fajny kozacki od jakiegoś gracza? To też nie byłoby głupie. Może po co craftować własne? Może lepiej byłoby kupić gotowy kilof od gracza? To też by mogłoby być niegłupie. Też wtedy na pewno zapłacimy znacznie, znacznie więcej. Ale zobaczymy, zaraz pytamy graczy. Ja już dobiję ten level i już pytam graczy. Czy ktoś by nie chciał sprzedać jakiegoś kilofu? To może zainwestujemy jakieś nasze pieniążki. Mamy 100 tysięcy, więc... A z questów trochę nam teraz przybyło tej kasy. No i do przodu. Pyk, pyk. A, ja też w ogóle wam zespoiluję coś, bo ja jestem pewny, że i tak spytacie jak w każdym odcinku, kiedy w VSP, bo pytacie praktycznie pod każdym odcinkiem. Minek jest na... Urodziny jest, jest u wujka tak naprawdę i aktualnie on jest całkowicie nieosiągalny. Tak jak Szumi za niedługo wraca i będzie można na jailu coś tam jeszcze porobić, tak Minka aktualnie nie ma. I no ma troszeczkę takie pracowite wakacje, więc dopóki on nie wróci, to to WVSP troszeczkę stoi. Więc jakby temat WVSP w dalszym ciągu stoi, ja go nawet nie jestem w stanie rozwijać, bo nie mam z kim. Po prostu Minek jest nieobecny aktualnie, więc no troszeczkę nam się ten temat niestety przesuwa. Ale będę was informował na bieżąco, kiedy coś się ruszy, kiedy już coś zaczniemy działać, coś robić, pisać, na 100%, na 100% wam o tym powiem na streamie albo na jakimś odcinku dedykowanym, więc będziecie na bieżąco informowani, o to się nie martwcie. Dobra, ile mamy? Jeszcze 295, no to jeszcze. Połowa jest, powiedzmy. No ja pójdę na wyższy sektor, albo po prostu wyżej. O, tu mamy złoto, mamy rudę kwarcu właśnie. To ja może z góry będę kopał, będzie szybciej wykopywać mi dokładnie to, co chcę. Nie jestem pewny, czy za glowstone'a się dostaje expa. Sprawdzę to później. Okej. 190, 185, no jeszcze z 19 takich bloków i mamy level. I mamy level. Wow, widzieliście tego gościa? On ma fast breakera, to jest kill off. Nice. Nice. Też tak chcę kopać. Musimy zdobyć kill off z fast breakerem, to będziemy mega usatysfakcjonowani. Patrzcie jak on kopie, patrzcie co on robi. Fast Breaker, to jest specjalny enchant, jeden z najlepszych legendarnych enchantów. Każdy poziom tego enchantu sprawia, że o jedną sekundę nam się przedłuża długość trwania tego super efektu. On się uruchamia losowo, tam mamy kilka procent szans, że on się uruchomi podczas wykopania dowolnego bloku. Spróbujemy, może nam się uda dzisiaj kupić taki kill-off, to by było przekozacko, naprawdę byłoby przekozacko. No bo widzicie, tym kill-offem to ja się trochę namęczę, trochę się namęczę. Ale zaraz zobaczymy, może się uda. Sam jestem ciekawy, czy jakiś gracz mi sprzeda jakiś swój kill-off niepotrzebny. Powiem, że zaoferuję jakąś dobrą kasę, ale nie powiem ile, będę pytał ile gracze będą chcieli. W sumie, żeby nie przepłacić też. Chociaż jestem gotów wydać połowę kasy, którą mam. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jakie kill-offy będą na markecie ciekawe. No chyba, że nic nie będzie i będzie się okaże, że będzie łatwiej mi craftować. Jest! Mamy level! 8 level wbity, yeah! Super. Super, super. No to co? Nie przedłużając. Warp C1 i teraz piszemy do graczy. Chciałby ktoś mi sprzedać jakiś fajny kill-off? Jeśli tak, to proszę o ofertę i cenę. To proszę o okazanie i cenę. O, to by było, to będzie spoko.
Oj, przepraszam was za tego TeamSpeaka, ja już go wyłączam, bo troszeczkę mi tam... Już, po problemie. O, ktoś mi pokazuje. Naprawa, kurde, nie masz żadnych legendarnych, ale masz naprawę. To też już jest fajne, bo jest niezniszczalny w sumie. Ale no nie, no wolałbym coś legendarnego. Fajnie, że masz naprawę na trzecim poziomie, bo to już sprawia, że ten kill-off nie będzie ci się psuł za bardzo. Ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Co dalej? O, te... O, kurde, 200 koła. O, kurde, panie. Panie, no ja rozumiem, ta cena nie jest wcale jakaś przesadzona. I szczerze mówiąc, całą kasę bym... Nuker. Panie, nie mam tyle. Panie, nie mam tyle, mam połowę. Ale za 100 nawet bym dał. Chciałem wydać połowę pieniędzy moich, czyli chciałem 50 wywalić, ale tak dobry kill-off to już bym dał chyba wszystko, co mam. Teraz może się wytarguję z nim troszeczkę. Ten, co sprzedaje za 15 tysięcy. Ale taki zwykły. Zwykły enchanty. O, czekajcie, szybki banan. Twarda ręka, efektywność, niezniszczalność. Okej. Ten też ma naprawę. No to naprawa nas nie interesuje. Co jeszcze tu mamy? No nie, więcej nic ciekawego nie ma. O, ten jest ciekawy. Naprawa, kurde, ten jest cudny nowy. Dawid, chcesz sprzedać? Kurde, ten od Dawida jest świetny. Super Breaker, eksplozja, naprawa, kurcze, ten jest super. Ten jest super, 500k, wow! Kupię jakiś kozak kill-off za 100, za całą moją kasę, 107k. Jakieś super breakery muszą być. Kupię jakiś kozak, dobra, zaoferowałem całą moją kasę, wabank, oddaję całą swoją, całe swoje siano. Bańkę daj i styknie. No panie, bańkę to trzeba mieć. Jakbym miał bańkę, to bym sobie dwa razy awans zrobił. Ale może ktoś się skusi. To 7k daje. Za 100k nic dobrego nie kupisz. A zbujaj się, coś na pewno kupię. Tylko tu możesz pomarzyć o Breakerze XD. Ale mnie wyśmiali. No dobra, dobra. No wy jesteście tutaj specjalistami od marketu. Ja teraz nie, jeszcze go nie czuję za bardzo. Ale dobrze, dobrze, podoba mi się to. No tak, powinniście się cenić, no to jest racja, to jest racja. W sumie te moje 100k to gówno jest o nie oferta. Bo żeby skraftować sobie takiego kill-offa z breakerami, to trzeba jednak trochę kasy wydać, a same enchanty nie są takie tanie. Gracze też sprzedają je za kilkadziesiąt tysięcy, te legendarne. Ale liczyłem, że ktoś może ma niepotrzebny kill-off, albo jakiś stary i chce się pozbyć po prostu jakiegoś niepotrzebnego. Zapłacę 107 za najlepszy możliwy kill-off. Warp C1. Wiecie co, w międzyczasie ja sobie przywołam chyba emeraldowy kit, żeby mieć kill-off i żeby się trochę jeszcze dorobić. Bo w emeraldowym kicie jest ten kill-off, który jest dość cenny. Dobra, idę na cele, schowam sobie set i wybiorę ten emeraldowy kill-off. I hazard mieliśmy zrobić, zaraz hazard też zrobimy. Spokojnie, pamiętam. Na razie wszystko sobie tu wywalę, co mi niepotrzebne. Okej, i co miałem zrobić? I... No jasne, za ile? Co za ile? Reduktor enchantów. Kurde, nikt mi nie sprzeda nie za 100 koła. Musiałbym sprzedawać moje wszystkie te. Ale to dzisiaj nie kupię w takim wypadku. Wiecie co? To słuchajcie, jak mnie nie chcą sprzedać, sprzedaje ktoś legendarne enchanty. To jest też dobre, to jest dobre. Może kupimy legendarne enchanty po prostu do jakiegoś gracza. O, tutaj odnalazł komnatę, tam też może coś fajnego zgarnąć. Mam spoko deal dla ciebie. Nie przetepaj root, tylko dawaj mi, a ja ci je zamienię od razu na sztaby. Na, deala, no ty cwaniaku, masz po prostu upgrade'owany piecyk i chcesz po prostu zrobić ze mnie frajera, bo jak ja bym sobie zgabrajdował i bym miał coś przetapiać, to bym miał więcej. Nie, to nie ze mną takie deale. Kurde, legendarny enchant, o jest. O ile? To Dawid. Że jakiś mam, czekajcie, jakiś na pewno mam. Że to jeszcze wywali... Za słaby procent. Jaki nawet nie chcę, 60% za mało. 75 nie chcę. Znaczy poniżej 75 nie chcę.
Dobra, szukamy, szukamy. Może coś znajdę? Zwykły? Nie. Wiedziałem, że jakiś mam, ale kurde, to nie to. To nie to, to nie to. To nie są moje. Te nie są moje. To są akurat nie moje na 100%. To po prostu kasowałem jakiemuś gościowi konto, bo oszukiwał i gdzieś mi pozostały. To jak najbardziej nie były moje. Usunęłem. Kurde. No to nie mam żadnej, się okazuje. Chyba, że odbierz. I. Jakieś epicki. Kurde, nie mam żadnego nie mam legendarnego. Dobra, będziemy szukać po graczach w takim wypadku. Zaczniemy szukać po graczach. Ma ktoś sklepy z enchantami jakieś na celach? Może tak zrobimy. Będziemy sobie szukać po graczach, po działkach po prostu. Parara, papa, skup, tutaj kupisz też diaksy. Nie chcę diaksów. Godaś. Patrzcie, sprzedają mi to. Kurde, ja się zaraz chyba obłowię w te pieniążki. No najgorsze, że pieniążki mnie też nie ratują w żadnym przypadku, bo ja tych enchantów nie kupię. Widać, że one są mocno w cenie na serwerze. Dobra, przywołam sobie skitu, chociaż będę mieć szansę, chociaż... Tak, jeden emeraldowy dostanę, tak. Kit. Weźmy emeraldowy kit, dostaniemy chociaż jeden. O, na to nie wpadłem. Jeden powinien mieć. Jest! 35%, jak słabo. Jak słabo. I jeszcze rzadki na 1%. No bez jaj, weź coś sobie go. Nie, najgorzej. Najgorzej. Dobra, emeraldowy set na razie schowam. Nie będę jeszcze go używał. Użyjemy go sobie na ustawce więziennej. Sprzęt też. Kilof sobie użyjemy od razu. Zarobimy troszeczkę kasy. Bloki na razie odłożę. Klucze też. Kurde, no. No dobra, może jeden legendarny spróbujemy. Może jeden legendarny spróbujemy użyć, co? Na którym kill-offie? Mam jakiś kill-off? Nie mam. To zrobimy szybciutko. Dobra, próbujemy. Trzymajcie kciuki, oby się udało. 3, 2, 1, 0. Dupa. Przepadł nam. No ale nie łudziłem się specjalnie. Nie łudziłem się. Czułem, że będzie dupa. Kurde, no. Kurde. No nic, lecimy szybciutko na C1. Pokopiemy sobie trochę tym kill-offem emeraldowym. Emeraldowy kill-off, gdzie go mamy tutaj. Do tych Hermesa 100, chociaż się dorobimy czegoś. Trochę kasy nam powinno dropnąć. O, 700 koło, 700 dolarów, 500 dolarów, 400 dolarów. No to jest jedyne, co jest piękne w tym kill-offie. Że można przytulić trochę pieniędzy. Ale czy te pieniądze mnie zbawią? Niespecjalnie, ja potrzebuję tych pieniędzy kupę, totalnie dużą kupę. Te pieniądze są super kozak na pierwszych sektorach, A, B, w sumie nawet ten C jeszcze jest ok. Ale powyżej to już nie jest takie OP. Więc na początku się może wydawać, ale później to już są malutkie pieniążki w porównaniu do tego, co potrzebujemy. Pożyczy ktoś 200k, oddam jutro. No alpaka, na pewno las rąk znajdziesz. Dobra, pokopiemy. Może znajdziemy kryptę, może znajdziemy cokolwiek. O, hazard! Hazard! Dobra, zagramy na hazardzie. Zapomniałem o nim całkowicie. Zrobię tylko tego questa jednego tutaj. Jakieś bloki kopię, nie wiem jakie. Ale jak go dokończymy, to od razu... Ale fajnie się chociaż kopię. To od razu zrobimy hazard i może wtedy się obłowimy w kasę. Może wtedy szybko przytulimy 200 koła. A może nie przedłużając od razu zacznę? Hazard. O, ktoś już chce grać. O, 2000. No to zagram. Selfir. Klikamy w grę. Pobierze nam z konta 2000 i gramy w rzut monetą. Ten, kto zgadnie, jaka będzie moneta, ten wygrywa. On dał stronę reszka, więc ja będę mieć orła. Klikamy. I zobaczymy, co się wylosuje. Orzeł czy reszka. Kto wygrał? Szybki banan. Fuck yeah, wygrałem. Postawiłem 2000, wygrałem 3600. Czyli tamten gościu stracił 2. Okej, okay, kozak. To teraz bym musiał zagrać... gra... Dobra, ja będę wystawiał gry w sumie. Hazard. Dobra, będę zaczynał... O, już ktoś wystawił. Tifler, 5k.
Nie, to ja zacznę z grubej rury. Znaczy z grubej, nie z grubej. Za 10 tysięcy zagram od razu. Stawiam 10 tysięcy na orła. Załóż grę. Kto gra? Kto gra hazard? Hazard. O 10k. O, ktoś ze mną zagrał. Buksio. Jest, wygrałem! I mam 18 koła. I mam 18 koła. Dobra, to teraz stawiam dwa razy więcej, skoro wygrałem. Nie, skoro wygrałem, ja będę mieć taką metodę. Nie wiem, czy ona będzie dobra. Hazard. I stawiam jeszcze raz 10 koła. Stwórz. 10 koła. Dajmy reszka. Załóż grę. Kto gra hazard? O, 10 koła. O, ktoś gra ze mną znowu. Tyler to ziomal. Kurde, wdupiłem. Przegrałeś zakład. I on wygrał 18 koła. Dobra, postawię teraz dwa razy więcej. To jest taka moja metoda. I on gra 20, to ja zagram z nim. Buksio. Jest, wygrałem, super, super. Skoro wygrałem 20, to teraz zagram o 10 z powrotem. Hazard. Nie wiem, czy moja metoda jest dobra, tak się grało. Taka metoda jest chyba na grę na automatach, żeby było jakaś większe prawdopodobieństwo zagrania. Okej, zagrał ktoś ze mną. Alpaka ze mną grał, 10 koła. Wdupiłem. Dobra, czyli jak wdupiłem, to ja spróbuję podwoić teraz stawkę razy 2. Czyli miałem 10, to teraz dajemy 20. Gra. Okej, znowu ktoś ze mną gra. Jest, wygrałem. Dobra, więc z powrotem wracam do poprzedniej stawki za 10. Jestem Janusz Biznesu, co? No patrzcie, jestem na plusie na razie. Spojrzymy na następną grę, teraz za 10 koła. O kurde, chyba już poczułem, jest, gramy. Z Dawidem. Kto wygra? Przegrałem, dobra, teraz podwajamy w takim wypadku zakład. Hazard, załóż. O 20 tysięcy, reszka. Załóż. I czekamy, o, już ktoś ze mną gra. I wygrałem. Dobra, znowu jesteśmy na plus. Okej, i wracamy do stawki poprzedniej, czyli za 10 koła. Wszystko jedno co, gramy. Okej, znowu ktoś ze mną gra. I jest, wygrałem. Dobra, czyli nie podnosimy stawki, znowu zagramy o 10 koła. Twórz, 10k, załóż. Jest, znowu gramy alpaka. Ej, grają wszyscy ten hazard popularny. Przegrałem, dobra, podwajam stawkę. Hazard. Stwórz. 20 tysięcy. Kurde, jak grają w te hazardy wszyscy, ja nawet nie muszę zapraszać ludzi do gry. Wygrałem, 54 koła. Patrzcie, jak jestem na plus. Ej, rozkminiłem to, jestem Januszem Biznesu Hazardu. Ale akcja, jestem pewny też, że każdy z was będzie moją metodę używał. Znaczy próbował, no nie mówię, że ona jest doskonała, bo jeśli ktoś ma za mało kasy, a będzie mieć dużego pecha, to w końcu w dupi. Dobra, nie podniosło się, hazard. Stwórz, 10 koła, załóż. Uba max. Jest, znowu wygrałem, ale jazda, mam 180 koła. Pięknie. Dobra, jeszcze raz o 10 koła. Ci sami ludzie, widzę, grają w hazardzie cię często. Znowu wygrałem, jak pięknie. Kupię kilof za 188k. XD. Pięknie. To jest w ogóle hazard. To, o, jeszcze dorabiamy, bo bloki kopię. Ty, może mi teraz coś sprzeda. Banan, ile ty wygrałeś? Ale metoda. Szybki banan ode mnie, 50k. Sprzeda ktoś? Kilo? Za 50k? Za 190... Dobra, 190 za tysięcy? Ja mu zabrałem 20. No dobra, ktoś mi zabrał tam z 20, jak drugi 10, ale finalnie zarobiłem z 70, więc... jest big deal. Ty, ktoś wcześniej chciał sprzedać jakiś kilof tam fajny z enchantami za 200 koła. Ktoś z sektora D. Szybki banan, ile dasz? Ile chcesz, Kuba? Ile chcesz, Kuba, za to? No ale czy aż tak bardzo mi na tym zależy, jak ja jestem w stanie za kilkaset tysięcy kupić kilo? 40k. No, uczciwie. Radę. Dobra, kupię od ciebie to, Kuba Max. I twój ząb. Nie, ząba nie dam. Ząba nie dam. To jest uczciwa cena. Dałem mu prośbę handlu. Większo 10, raz, 2, 3, 40 tysięcy. Zębów nie mam. Zębów nie ma. To nie jest ten deal. I tak go... Obym go nie spalił. I chwila prawdy. Czy w dupie 40 tysięcy? Nie! 40 koła. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Spaliłem.
Spaliłem, ale pech. Mech. Kurde, 74. Dobra, hazard. Lecimy z hazardem. Hazard. Hazard. Lecimy. Od 20 koła zacznę od razu, może. 20. Już ktoś gra. Pięknie, Dawid. Wygrałem, dobra. To spadamy do 10. Hazard. Załóż grę. Za 10 tysięcy. To nie założyłem. Załóż grę. Szybki banan. Założone. Czekamy. O, gram z Godasiem. O 10 koła. Wygrałem. No to pięknie. No i patrzcie, już to prawie odrobiłem. To jest hazard. To jest prawdziwy hazard. Na hazardzie można albo wszystko wygrać, albo wszystko stracić. To jest naprawdę ryzyk fizyk. I wdupiłem. Dobra. To teraz postawię stawkę podwójną. Mi się wydaje, ten mój schemat wygrany jest dobry, ale to też, szczerze mówiąc, troszeczkę, jeśli ma ktoś dużego pecha, to może wszystkie pieniądze stracić. Jakie ma? O kurde, parcie. I właśnie to jest ta sytuacja. Przegrałem dwa razy z rzędu. Teraz muszę podwoić znowu. Czyli muszę dać 40 tysięcy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pieniądze, 40 koła. O kurde. Jak teraz w dupie, to będę musiał znowu podwoić i to już będzie moja ostatnia szansa. O fuck! Wdupiłem. I teraz patrzcie, mam 100 ileś koła. Żeby wyjść na zero, to muszę teraz postawić z 80, znaczy żeby wyjść na plus. Z 80. Dobra, dam, że 60. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 60 koła. Jak teraz w dupie. O fuck. Banan hazard o 70, o 60. Alpaka. Oby, 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 oby. Wdupiłem. Chłop wygrał 108. Oh man. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no. No. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Najgorzej. I co? Wabank, dobra, gram za wszystko. Ojej. Hazardzista. I teraz to będzie tytuł odcinka. Albo będę wielkim przegranym. Wabank, wszystko co mam. 100 tysięcy, ja nie mogę grać 100 tysięcy, bo ich nie mam. Maksymalny zakład. Okej, okay, 47 500. Za wszystko. All in. All in. Chwila prawdy. Kuba. Nie! $0. O kurde. O kurde. Jako gif szybki. Nie, 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 nie dajemy tak. Wszystko zdobywam uczciwie na odcinkach. Na każdym odcinku widzicie, ile dostałem. Jakiś ten, kurde, oddał mi ten, co przegrał ze mną. No nie, nie, nie dawajcie mi. Ja też zagram znowu all in, bo ja jestem hazardzista. Dzisiaj jestem spukany, więc albo się... Maksymalny zakład, 28 tysięcy mam. Za wszystko, gramy. Kuba Max. No i wdupiłem znowu wszystko! Nie wierzę. Nie wierzę. Pech życia. Pech życia. Pech życia. I widzicie? Jednak ta moja strategia, nie korzystajcie z niej, bo możecie przegrać w życie. Hazard to jest po prostu hazard, jak widać. Nie ma na to zasady. Chciałem wydymać system, ale nie wyszło mi. Ach! Kurde, 200 tysięcy już miałem. 200 tysięcy. No i teraz sami mi powiedzcie, jak z tym hazardem? Jak wam idzie w ogóle w hazardzie? Czy jesteście na plus, czy jesteście na minus? Czy macie jakieś tajne taktyki na wygraną? Kurde, tutaj może nie da się wyjść na plus. Jeśli ktoś jest zapalonym hazardzistą i nie potrafi powiedzieć stop, to zawsze kiedyś w końcu przegra, nie? No nie można wygrywać wieczność. Chodź na chwilę do swojej celi. Nie no, ja muszę teraz kopać bloki, jeszcze muszę questa z jednego skończyć i na tym zakończymy, bo jestem spukany, jestem wariatem, który wszystko dzisiaj rozwalił w hazardzie, ale fajnie, no chociaż gracze na tym skorzystali, trochę pieniędzy, które ja zdobyłem za bloki dzięki wam, wy odzyskaliście, więc pieniądze, które zyskałem dzięki wam, wróciły do ludu, więc myślę, że krąg zatoczył koło, chyba tak się mówi, tak? Krąg zatoczył koło? Nie. Historia zatoczyła koło. Jakie questy ja robię jeszcze, że mi tutaj... Zadania... A chyba na dioryt, tak? Tak, dioryt. No, do diorytu muszę w cholerę wykopać. Blok żelaza. O, blok żelaza mam blisko. To jeszcze blok żelaza zróbmy. Gdzie tu mam jakiś blok żelaza? No ja zarobiłem 200 000. No kurde, widzisz, ja zarobiłem też przez chwilę, ale straciłem, więc uważaj z tym hazardem, bo on może stracić. Tam można wygrać. Ale też można totalnie łatwo przegrać. Gdzie jest ten... te bloki, co ja potrzebuję? Jakie to były? Zadania? Blok żelaza. Blok żelaza. O, jeden.
I drugi. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O, widzę cię. Oj! No i nie zaskoczymy. No gdzie ten Iron Block? Jeszcze wyżej. Okej. I mamy to. Dobra, quest zrobiony. No jeszcze sobie postrzelamy eksplozją. Błyskawicą, a błyskawicy nie mogę używać od 10 poziomu. Dobra, chyba tyle. Warp C1. No, spłukaliśmy się totalnie, kasy nie mamy nic, całkowite zero, więc ja sobie skraftuję po prostu wszystkie kill-offy, jakie mam i w następnym odcinku je sprzedam po prostu, więc wyjdę może na podobne saldo, które miałem dzisiaj. No ale tak czy inaczej spłukałem się totalnie, ograbili mnie gracze w hazardzie. Kieszenie puste. No i enchanty rzecz mi żaden nie weszły, kurde, miałem dwa enchanty legendarne i wszystkie spaliłem, więc nie wiem, może będę powoli dorabiał sobie do tego, może ten mój kill-off jeszcze wykorzystam, żeby zarobić trochę dolarów. No nie wiem, no z hazardem dzisiaj mi nie pykło totalnie, nie wiem, zobaczymy, dajcie znać, czy chcecie, żeby więcej takich hazardowych akcji było w odcinkach, czy raczej nie. Kurde, Kuba Max mnie, widzicie, wspierał, on zarobił na mnie 200 tysięcy i znowu mi wszystko dał, ale ja mu oddam te pieniądze, Kuba, pay, Kuba Max. O, oddam ci te pieniądze, Kuba Max, nie wysyłaj mi, nie ten Kuba, Kuba Max, 70 raz, 2, 3, żeby nie było, oddaję ci te pieniądze, nie wysyłaj mi, przegrałem je, to przegrałem. Słuchajcie, ja wam dziękuję ślicznie za, no, za udział w tym odcinku, może nawet nie udział, co obejrzenie go, ale jeśli ktoś się pojawił, to również serdecznie pozdrawiam. Tak samo jak wszystkich widzów, którzy zostawili po sobie jakąś łapkę czy komentarz. I dziękuję wam ślicznie jeszcze raz, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy wolicie Jayla czy WD w kolejnym. No i trzymajcie się, cześć!